Zakończyliśmy uroczyste pobranie grudki ziemi przy obecności delegacji ze starosta Kościańskiego na czele z panem starostą. Bardzo mi miło jest, że pan starosta sam wyszedł z taką inicjatywą kilka tygodni temu, zadzwonił tak spontanicznie i w takiej luźnej rozmowie doszliśmy do wspólnych wniosków, że musimy upamiętnić pamięć bohaterów właśnie, którzy walczyli w tym miejscu w 20 roku, a to idealnie wpisuje się w uroczystości setnej rocznicy, które w tym roku, które w sierpniu, dziś taka skromna, ale jakże podniosła uroczystość tutaj w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Osowie. Przed nami kolejne wydarzenia. Rozpoczniemy 13 sierpnia koncertem w Wołominie, a następnie 14, 15, 16 tradycyjnie zakończymy w Radzyminie 16 sierpnia. Także zapraszam już tych wszystkich, którzy śledzą te wydarzenia. Będziemy też transmitować je online, tak żeby w dobie koronawirusa może nie gromadzić się tak mocno. Ci, co nie będą mogli uczestniczyć, żeby też w sposób, prawda, dogodny dla siebie mogli te uroczystości oglądać. Dlatego tu jesteśmy, żeby uczcić pamięć poległych żołnierzy Wielkopolski, Kościana, ziemi kościańskiej, którzy tutaj przelewali krew w wojnie polsko-bolszewickiej, a zbliża się setna rocznica tego wydarzenia, więc chcieliśmy pobrać ziemię, prochu tutaj, stąd, by na Placu Niezłomnych w Kościanie zostały one na zawsze złożone.